Pamiętnika starego subiekta ciąg dalszy. Teraz już mogę opowiadać galopem wszystkie wypadki, które później nastąpiły. Otóż po wizycie tego adwokata tknęło mnie złe przeczucie. Postanowiłem dziś jeszcze odwiedzić panią Stawską i ostrzec ją, ażeby się miała na baczności przed baronową. Nade wszystko zaś, ażeby jak najrzadziej siadała w oknie. Te panie bowiem obok zdobiących je cnót mają fatalny zwyczaj, że ciągle siedzą w oknie. Pani Misiewiczowa sobie, pani Stawska sobie, Helunia sobie i nawet kucharka Marianna też sobie. I nie dość, że siedzą cały dzień, ale jeszcze siedzą wieczorami przy lampach i nawet nie zapuszczają rolet, chyba przed udaniem się na spoczynek. To też widać wszystko, co się dzieje w ich mieszkaniu, jak w latarni. Dla uczciwych sąsiadów taki sposób przepędzania czasu byłby najlepszym dowodem ich zacności. Pokazują się wszystkim cały dzień, bo nie mają czego ukrywać. Gdybym sobie jednak przypomniał, że te kobiety są ciągle szpiegowane przez Maruszewicza i przez panią baronowę, i gdy jeszcze pomyślałem, jak baronowa nienawidzi pani Stawskiej, ogarnęły mnie najgorsze przeczucia. Tego samego wieczora chciałem pobiec do moich szlachetnych przyjaciółek i zakląć na wszystkie świętości, ażeby tak ciągle nie przesiadywały w oknach i nie narażały się na śledztwo baronowej. Tymczasem akurat o wpół do dziewiątej zachciało mi się pić i zamiast do pań poszedłem na kufelek. Był już tam radca Węgrowicz i Szprot. Ajent handlowy właśnie mówili coś o tym domu, co zawalił się przy ulicy wspólnej, kiedy naraz Węgrowicz trąca swoim kuflem mój kufel i mówi. Nie jeden się to jeszcze dom zawali przed Nowym Rokiem. Aż Prot mrugnął okiem. Nie podobało mi się jego mruganie, bo nigdy nie lubiłem przemrugiwać się z lada błaznem, więc pytam, cóż to panie mają znaczyć pańskie pantomimy? On śmieje się głupowato i mówi. Przecież pan wie lepiej, aniżeli ja, co to znaczy. Wokulski sprzedaje sklep. Męko Chrystusowa, żem go nie trzasnął kuflem w łeb. Dziwię się samemu sobie. Na szczęście pohamowałem pierwszy impet, wypiłem dwa kufle piwa, jeden po drugim i pytam go niby spokojnym głosem. Po cóż by Wokulski miał sklep sprzedać i komu? Komu? wtrąca Węgrowicz. Alboż to mało żydów w Warszawie? Złożą się we trzech, bodaj w dziesięciu i zaparszywią krakowskie przedmieście z łaski jaśnie Wielmożnego pana Wokulskiego, co trzyma własny powóz i jeździ do arystokracji na letnie mieszkanie. Mój Boże, pamiętam jak mi to biedactwo podawało rozbratel u hopfera. Nie ma teraz jak jeździć na wojnę i rewidować tureckie kieszenie. Ale po co by sprzedawał sklep? Pytam szczypiąc się w kolano, ażeby nie wybuchnąć na tego dziada. Dobrze robi, że sprzedaje, odparł Węgrowicz, wziąwszy w garść już nie wiem, który kufel piwa. Co on ma robić między kupcami? Taki pan, taki dyplomata, taki nowator, co nam tu nowe towary sprowadza. Mnie się zdaje, że jest inny powód, wtrącił Szprot. Wokulski stara się o pannę Łęcką, a choć zrazu dostał od kosza, jednak dziś znowu tam bywa, więc musi mieć widoki. A że panna Łęcka nie wyszłaby za galanteryjnego kupca, choćby on był dyplomatą innowatorem? W oczach zaczęły mi ognie latać. Uderzyłem kuflem w stół i krzyknąłem. — Kłamiesz, pan! Wszystko pan kłamiesz, panie Szprot! A oto mój adres! Dodałem, rzucając mu bilet na stół. — Co mi pan dajesz adresy? — odparł Szprot. Mam panu przysłać partię kortu, czy co? Satysfakcji żądam od pana! krzyknąłem wciąż, bijąc w stół. referę! mówi szprot i kręci palcem w powietrzu. Łatwo panu żądać satysfakcji, boś oficer węgierski. Zamordować człowieka albo nawet dwu, czy samemu dać się porąbać, to u pana chleb z masłem. Ale ja, panie jestem agent handlowy mam żonę dzieci i terminowe interesa zmuszę pana do pojedynku co to zmuszę ciupasem mnie pan sprowadzisz czy co a jakbyś mi pan coś podobnego powiedział trzeźwemu, to bym poszedł do cyrkułu i daliby panu pojedynek jesteś pan bez honoru zawołałem teraz on zaczął bić w stół kto bez honoru komu pan to mówisz nie płacę weksli, czy daję zły towar? Czym zbankrutował? Zobaczymy w sądzie, kto ma honor. Uspokójcie się, prosił radca Węgrowicz. Pojedynki to były w modzie dawniej, nie teraz. Podajcie sobie ręce. Wstałem od stołu zalanego piwem, zapłaciłem w bufecie i wyszedłem. Noga moja więcej nie postanie w tej podłej dziurze. Naturalnie, że po takim wzburzeniu nie mogłem już być u pani Stawskiej. Z początku myślałem nawet, że całą noc spać nie będę, ale mi jakoś zasnął. A gdy Stach przyszedł na drugi dzień do sklepu, zapytałem go: Wiesz co mówią? Że sklep sprzedajesz. A choćbym sprzedał, cóż by w tym było złego? Prawda? Cóż by w tym było złego, że też mi tak prosta myśl nie przyszła do głowy. Ale bo widzisz, szepnąłem, mówią jeszcze, że żenisz się z panną Łęcką. Gdyby tak więc i cóż, odparł. Już ci ma rację. Cóż to jemu nie wolno żenić się, z kim by chciał? Nawet z panią Stawską? Że też nie zorientowałem się i bez potrzeby zrobiłem awanturę temu szprocinie. Naturalnie, ponieważ tego wieczora musiałem pójść nie tyle na piwo, ile ażeby pogodzić się z niesłusznie obrażonym szprotem, więc znowu nie byłem u pani Stawskiej i nie ostrzegłem, ażeby nie siadała w oknie. Tak więc nie bez przykrości dowiedziałem się, że do Wokulskiego między kupcami wzrasta niechęć, że sklep nasz będzie sprzedany i że Stach żeni się z panną Łęcką. Mówię, Żeni się, bo on nie mając pod tym względem pewności, nie wyraziłby się tak stanowczo nawet przede mną. Dziś już na pewno wiem, za kim on tęsknił w Bułgarii, dla kogo zębami i pazurami zdobywał majątek. Ha. wola boska. No i patrzcie, jak ja odbiegam od przedmiotu. Ale teraz już na dobre zajmę się awanturą pani Stawskiej i opowiem z szybkością błyskawicy. Jednego wieczora, zaraz po ósmej, poszedłem do tych pani. Pani Stawska swoim zwyczajem w ostatnim pokoju odrabiała lekcje z jakimiś panienkami, a pani Misiewiczowa z Helunią znowu swoim zwyczajem siedziały w oknie. Nie rozumiem, co mogły widzieć po nocy, ale że ich wszyscy widzieli to pewne. Nawet przysiągłbym, że pani baronowa w jednym ze swoich nieoświetlonych okien siedzi z lornetą i penetruje pierwsze piętro, bo rolety jak zwykle nie były zasunięte. Cofnąłem się tedy za firankę, ażeby choć mnie ta poczwara nie widziała, i prosto z mostu pytam pani Misiewiczowej. Bez obrazy pani Dobrodziejki, dlaczego panie tak ciągle siedzicie w oknach to nie dobrze? Ja się cugów nie boję odparła szanowna dama, a mam w tym wielką przyjemność, bo imaginuj sobie pan, co Helunia odkryła. Czasami okna bywają w takim porządku oświetlone, że układa się z nich jakby abecadło. Heluniu, zwróciła się do dziecka, a nie ma tam jakiej literki? Jest, babciu, i nawet dwie. Jest H i jest T. Prawda, potwierdziła staruszka, jest H i jest T. Niech pan spojrzy. Spojrzałem. Istotnie naprzeciw nas były oświetlone dwa okna na trzecim piętrze, trzy na drugim i dwa na pierwszym w taki sposób, że tworzyły znak H. Zaś w tylnej oficynie pięć okien trzeciego piętra jedno drugiego, jedno pierwszego i jedno na parterze również oświetlone tworzyły znak przez te okna, panie, mówiła babcia, choć rzadko układają się z nich literki, Helunia nabrała ciekawości do Abecadła, a i teraz jeszcze bawi się najlepiej, jeżeli potrafi złożyć z oświetlonych okien jakąś formę. Dlatego nawet nie zapuszczamy rolet wieczorem. Wzruszyłem ramionami, bo i jakże to bronić dziewczynca, żeby wyglądała oknem, jeżeli się ona tym tak ładnie bawi. Jak tu nie wyglądać oknem? Westchnęła pani misiewiczowa, kiedy to nasza jedyna przyjemność. Czy my gdzie bywamy? Czy kogo widujemy? Od czasu jak Ludwik wyjechał, zerwały się nasze stosunki z ludźmi. Dla jednych jesteśmy za ubogie, dla innych podejrzane. Otarła oczy chustką i mówiła dalej. O, ludwiczek źle zrobił, że wyjechał, bo choćby go nawet uwięzili, okazałaby się jego niewinność i znowu bylibyśmy razem. A teraz on Bóg wie, gdzie, a stawska. Mówi pan, żeby nie wyglądać? Przecież ona biedactwo ciągle czeka. Nasłuchuje i wypatruje, czy ludwik nie wraca, a przynajmniej czy nie będzie od niego listu. Niech tylko kto biegnie prędzej przez dziedziniec, ona zaraz do okna, myśląc, że to bryw trygier, a jeżeli kiedy do nas wstąpi brywtrygier, my, Panie Rzecki, bardzo rzadko odbieramy listy, to gdybyś pan widział helenkę, mieni się, blednie, drży. Nie śmiałem ust otworzyć, a staruszka odpocząwszy prawiła: I ja sama lubię siedzieć w oknie, osobliwie kiedy jest ładny dzień i czyste niebo, bo wtedy staje mi w pamięci mój mąż nieboszczyk jak żywy. Tak, szepnąłem przypomina go pani niebo, gdzie on mieszka obecnie Nie pod tym względem, panie Rzecki przerwała. Że on jest w niebie to wiem. Bo gdzieżby mógł być taki spokojny człowiek, ale jak patrzę na niebo i na ścianę tej kamienicy, zaraz przychodzi mi na myśl szczęśliwy dzień naszego ślubu. Klemens nieboszczyk miał wtedy na sobie szafirowy wrak i żółte nankinowe spodnie zupełnie tego koloru, co nasza kamienica. O Panie Rzecki! Mówiła staruszka płacząc: Wierz mi, że dla takich jak my nieraz okno starczy za teatr, koncert i znajomości, bo i na co my już mamy patrzeć? Nie potrafię opisać, jak mi się zrobiło smutno, kiedy z powodu marnego wyglądania oknem usłyszałem taki dramat. Nagle w drugim pokoju zrobił się szelest. Uczennice pani Stawskiej skończywszy lekcje, zabierały się do domu, a ich przecudna nauczycielka uszczęśliwiła mnie swoim widokiem. Kiedy ją witał, miała zimne ręce, a na boskiej twarzy wyraz zmęczenia i smutku. Zobaczywszy mnie jednak, raczyła się uśmiechnąć. Drogi anioł, jakby domyślała się, że jej słodki uśmiech na cały tydzień rozświetla mi ciemności życia! Mówiła panu mama, rzekła pani stawska, jaki nas dziś spotkał honor? Aha, prawda, zapomniałam! wtrąciła pani misiewiczowa. Tymczasem dwie panienki wyszły, dygając i zostaliśmy sami jakby w kółku familijnym. Niech pan sobie wyobrazi, mówiła pani stawska, że miałyśmy dziś wizytę baronowej. W pierwszej chwili prawie zlękłam się, bo ona biedaczka nie ma przyjemnej powierzchowności. Tak blada, tak zawsze czarno ubrana. Takie ma jakieś spojrzenie, ale rozbroiła mnie w jednej chwili, kiedy zobaczywszy Helunę rozpłakała się i upadła przed nią na kolana, wołając, takie było moje małe biedactwo i już nie żyje. Zimno mi się zrobiło, kiedym tego słuchał. Nie chcąc jednak może na próżno przerażać pani Stawskiej, nie śmiałem zakomunikować jej moich przeczuć. Zapytałem tylko, i czego ona chce od pani? Przyszła mnie prosić, ażebym pomogła jej w uporządkowaniu bielizny, sukien, koronek słowem całego gospodarstwa. Ona spodziewa się, że wkrótce mąż do niej wróci i chce poodświeżać jedne drobiazgi, inne zakupić, a że, jak mówi, nie ma gustu, więc prosi mnie do pomocy i obiecuje mi płacić po dwa ruble za trzy godziny, co dzień. A pani, co na to? Mój Boże, cóż miałam robić? Naturalnie, że przyjęłam z podziękowaniem. Jest to wprawdzie chwilowe zajęcie, ale bardzo przyszło mi w porę, bo właśnie onegdaj. Nie rozumiem nawet, z jakiego powodu straciłam jedną lekcję muzyki za pięć złotych godzina. Westchnąłem, domyślając się, że powodem utraty lekcji mógł być jakiś list anonimowy w pisaniu, których pani Krzeszowska odznacza się wielką biegłością, ale nie powiedziałem nic. Bo czy mogłem radzić pani Stawskiej, aby odrzuciła dwa ruble dziennie? Oj, Stachu, Stachu... Dlaczego byś się ty z nią nie miał ożenić? Panna Łęcka zajechała ci w głowę, bodaj byś tego nie żałował. Od tej pory, ile razy przyszedłem do moich zacnych przyjaciółek, pani Stawska opowiadała mi jak najszczegółowiej historię swoich stosunków z baronową krzeszowską, u której bywała co dzień i rozumie się, zamiast trzech pracowała pięć i sześć godzin, wciąż za owe dwa ruble. Pani Stawska jest bardzo pobłażliwą kobietą. Niemniej jednak, o ile mogłem wymiarkować z jej oględnych wyrażeń, zarówno mieszkanie baronowej, jak i całe otoczenie dziwiło i robiło przykrość pani Stawskiej. Przede wszystkim baronowa wcale nie korzysta ze swego obszernego apartamentu. Salon, buduar, pokój sypialny, jadalny, pokój barona, wszystko stoi pustką. Meble i lustra, pozasłaniane pokrowcami z roślin, jakie tam były kiedyś, dziś są patyki albo tylko wazony pełne próchna zamiast ziemi. Na kosztownych obiciach kurz. Jada także Bóg wie po jakiemu, nie biorąc czasem przez parę dni nic ciepłego w usta i trzyma na tak wielki dom tylko jedną służącę, której w dodatku wymyśla od rozpustnic i złodziejek. Kiedy ją zapytała pani Stawska, czy jej niesmutno żyć w tej pustce, odparła: Cóż mam robić, nieszczęsna sierota i prawie wdowa? Chyba jak mego występnego męża natchnie dobry Bóg. A żeby żałował za swoje niecne czyny i wrócił do mnie chyba wtedy, zmieni się nieco moje pustelnicze życie. O ile zaś mogę wnosić ze snów i przeczuć, jakie na mnie zsyła niebo podczas gorących modłów, mąż mój powinienby nawrócić się lada dzień, bo już i pieniędzy i kredytu nie ma. Ten nieszczęśliwy opętaniec! Pani Stawska, słysząc to, zrobiła w duchu uwagę, że los barona po jego nawróceniu się może nie być godnym zazdrości. Osoby odwiedzające baronowę także nie wzbudzały zaufania w pani Stawskiej. Najczęściej bywały tam jakieś stare, niemiłej powierzchowności kobiety, z którymi w przedpokoju półgłosem rozmawiała o swym mężu. Niekiedy zjawiał się Maruszewicz albo jakiś adwokat w starym futrze. Tych panów baronowa brała do pokoju jadalnego, ale rozmawiając z nimi płakała i wymyślała tak głośno, że w całym domu było słychać. Na nieśmiałą uwagę pani Stawskiej, dlaczego nie żyje z familią, baronowa odpowiedziała: Z jaką, kochana pani? Ja już nie mam nikogo, a choćbym nawet miała, nie mogłabym przyjmować u siebie ludzi tak chciwych i ordynarnych. Familia zaś męża wypiera się mnie, gdyż nie pochodzę ze szlachty. Co im zresztą nie przeszkadzało wytumanić ode mnie ze dwieście tysięcy rubli. Dopóki pożyczałam im na wieczne nieoddanie, politykowali ze mną, ale gdy się opatrzyłam, zerwali stosunki i nawet oni to namawiali mego nieszczęśliwego męża, ażeby położył mi areszt na majątku. O, co ja przeżyłam z tymi ludźmi! Dodała płacząc. Jedyny pokój, mówi pani stawska, w którym baronowa cały dzień spędza, jest pokoik jej zmarłej córeczki. Ma to być bardzo smutny i dziwaczny zakątek, wszystko w nim bowiem zostało jak za życia nieboszczki. Jest więc łóżeczko, na którym co kilka dni zmienia się pościel, szafka z ubraniem. Które równie często trzepie się i czyści w salonie, bo na dziedziniec nie pozwoliłaby baronowa wynieść tych świętych pamiątek. Jest mały stolik z książkami i z kajetem otwartym na tej stronie, na której biedne dziecko pisało ostatni raz: Najświętsza panno Form. I nareszcie jest półka, pełna lalek małych i dużych, ich łóżeczek i ich garderoby. Pani Stawska w tym właśnie pokoju, ceruje koronki albo jedwabie, których baronowa ma pełno. Czy się w nie będzie kiedy ubierać, pani Stawska nie może zgadnąć.